Do tematu dnia, na pewno tematu odcinka, czyli sprawy posłów Schrödingera, Wąsika i Kamińskiego. Informacja dla dziennikarzy, chodzi o dwie osoby, a nie trzy. Historia ich znacząco przyspieszyła. W poniedziałek sąd wydał nakaz aresztowania obydwu tych osób, co oznaczało, że w każdej chwili od tego momentu mogli trafić do więzienia. Tylko musiał sąd przekazać to policji, policja puści ich aresztować. No i okazało się, że to wcale nie jest tak łatwo aresztować tych dwóch starszych panów. Podobno policja rano była pod domem, czy też mieszkaniem Wąsika, natomiast Wąsika tam nie znalazła i nic dziwnego, ponieważ cała Polska wiedziała, że na godzinę 11 jest zaproszony do pałacu prezydenta Andrzeja Dudy. No i wydawałoby się, że skoro wiemy, że jakiś starszy pan idzie w odwiedziny na godzinę 11 do prezydenta, to prawdopodobnie można gdzieś w tamtej okolicy go będzie zgarnąć. No cała Polska o tym wiedziała, policja nie wiedziała i obaj panowie przez nikogo nie atakowani, przez nikogo nie zatrzymywani, weszli sobie po prostu do pałacu prezydenta. Wzbudzili ten trochę konsternację policji, ponieważ głupio im było wchodzić do pałacu prezydenckiego, szturmować go i stamtąd ich zawijać. Policja wtedy zaczęła pilnować wszystkich wyjść z pałacu prezydenckiego, ale ponownie przechytrzyli polską policję i wyszli wejściem. Następnie zorganizowali konferencję prasową przed pałacem prezydenckim, na której powiedzieli, że oczywiście są niewinni, w czym nie ma nic dziwnego, bo polskie więzienia są pełne niewinnych ludzi. Po czym sobie spokojnie do Pałacu Prezydenckiego wrócili. Tam posiedzieli kilka godzin, cała Polska zaczęła łapać się na głowę, że to jest trochę nietypowa sytuacja, że dwaj przestępcy ukrywają się w Pałacu Prezydenckim. Policja zaczęła się zastanawiać, co z tym zrobić, czy należy teraz przeszukiwać wszystkie samochody opuszczające Pałac Prezydencki, żeby sprawdzać, czy przypadkiem Kamiński, bo Wąsik by się nie zmieścił, zmieścić są wyważeni w bagażniku któregoś samochodu, który zaczął rozpatrywać taki scenariusz, a jeżeli przyleci po nich helikopter i zawiezie ich do ośrodka prezydenckiego w Juracie, to jak ich zdjąć po drodze, czy może czekać w Juracie? Jeżeli ten helikopter w ogóle opuści terytorium państwa polskiego, to co się z nimi wtedy dalej stanie? I tak sobie siedzieliśmy, czekaliśmy, zastanawialiśmy się, co się wydarzy. W międzyczasie prezydent pojechał na jakieś spotkanie, opuścił swój pałac i w tym momencie policja do tego pałacu weszła i aresztowała Wąsika oraz Kamińskiego. W międzyczasie pojawiła się ciekawa teoria i teraz proszę montażysta o wrzucenie tu żółtych napisów. Otóż, kiedy prezydent dowiedział się, że policja będzie wchodzić do Pałacu Prezydenckiego, to szybko z Belwederu chciał wrócić do Pałacu Prezydenckiego, ale nie mógł wyjechać, bo akurat autobus wziął i się rozkraczył przy wyjeździe z Belwederu, przez co nie mógł prezydent wyjechać. No i od razu pojawia się podejrzenie, że ten autobus to nie przypadkiem się rozkraczył, blokując akurat wyjazd z Belwederu, tak żeby prezydent nie mógł wrócić do pałacu i zrobić tam awantury policji. Ale żadnych dowodów oczywiście na to nikt nie ma. Wyłączamy żółte napisy, idziemy dalej. Posłowie Kamiński albo nie posłowie Wąsik zostali przewiezieni do aresztu, pod którym PiS zaczął wieczorem robić rozróbę. Na protest pofatygował się nawet Jarosław Kaczyński pod rękę z jakąś starszą panią i tam bardzo głośno protestowali przeciwko trzymaniu przestępców w więzieniach. I tak skończył się wtorek, czyli dzień pierwszy tej awantury, a drugiego dnia w środę, czyli dzisiaj, od samego rana mamy kolejne nowe informacje. Najpierw Mariusz Kamiński ogłosił, że będzie prowadził teraz głodówkę, nie będzie nic jadł, ponieważ czuje się niewinny i nie powinien się siedzieć w więzieniu, czym oczywiście będzie sprawiał duże problemy obecnej władzy, no bo to prędzej czy później skończy się tym, jeżeli się facet nie złamie, że będzie musiał trafić do jakiegoś szpitala albo wypuszczą go z więzienia z powodu problemów zdrowotnych. I wtedy pierwszą rzeczą, którą ten facet zrobi, będzie na pewnie jakimś wózku inwalidzkim próba wjechania do Sejmu, gdzie Straż Marszałkowska będzie musiała zdecydować, czy go wpuścić, bo jest posłem, czy go nie wpuścić, bo nie jest posłem i same z tego będą problemy. Potem o godzinie 11:30 mieliśmy oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy, gdzie on oczywiście się zbulwersował, że to nie może być tak, żeby przestępcy siedzieli w więzieniach. Powiedział, że jego prawo łaski cały czas obowiązuje i że to jest skandal, że mamy w Polsce więźniów politycznych i on teraz po całym świecie będzie jeździł i wszystkim mówił, że posłowie siedzą w więzieniu i są więźniami politycznymi. No i tu jest, pojawia się pierwszy problem. Według mnie, jeżeli on gdzieś pojedzie za granicę i powie, że tu mamy w Polsce więźniów politycznych, to dostanie pytanie, a czemu pan ich nie ułaskawi? No i nie wiem, co on wtedy odpowie, bo już ich ułaskawiłem parę lat temu i drugi raz mi się nie chce, albo bo nie wypada, czy że jak on odpowie na pytanie, dlaczego jeszcze raz ich nie ułaskawi. To raz, a dwa. Przez poprzednie 8 lat Platforma Obywatelska cały czas jeździła za granicę i skarżyła... A jest szansa, że na przykład oni w więzieniu w pizdę dostaną, czy nie? No bo chyba w więzieniu nie lubią polityków, nie? Jest szansa, że im jakaś krzywda się stanie, czy nie?
czemu w damskim siedzą? To co, oni z kobietami siedzą na celi? Czemu jest tak, że kurwa oni w damskim siedzą? Jest to w ogóle okej? Okay? Nie jest to chyba okej, okay, nie? Się na to, jak zły my mamy rząd w Polsce. Wtedy mi się to nie podoba. A ile to będą ułaskawiać ich? Mało, bo uważam, że nasze polskie problemy powinniśmy rozwiązywać w Polsce, a nie gdzieś za granicą. Nie należy prosić sąsiadów. A dobra, tak ja bym poszedł do więzienia, to kurwa też by mnie dali do więzienia dla kobiet, czy nie? Czemu kurwa mężczyźni siedzą w więzieniu dla kobiet? To na to wyraził zgodę. Nie wiem, kurwa, coś czuję, że gdyby nie byli politykami, to już by kurwa mieli grillowaną łechtaczkę po prostu, no. Nie są w takim więzieniu, fake news dają. ...nich państw o to, żeby rozwiązywali nasze problemy, które my mamy tutaj. I to samo mówił wtedy PiS, że nie wypada jeździć za granicę i mówić, że nie podoba nam się rząd, który mamy w Polsce, że polski rząd za granicą reprezentuje interes naszego państwa, a my tu w środku możemy się ze sobą oczywiście kłócić, ale za granicą to trzymamy sztamę. Po czym zmienił się rząd i co robi PiS? Od razu jeździ za granicę i będzie mówił, że mamy zły rząd w Polsce. No tak nie wolno. Ja dalej stoję na stanowisku, że ani PiS nie powinien robić nam siarę za granicą, ani Platforma nie powinna była tego robić. Nasze polskie problemy załatwiamy w Polsce i nie jeździmy na skargę ani do Waszyngtonu, ani do Brukseli, ani do Berlina, ani nigdzie indziej. Polski rząd jest polskim rządem i my tu sami ze sobą mamy się, nie wiem, kłócić, wspierać, rozwiązywać nasze problemy bez pomocy innych państw. To nie koniec analogii, to nie koniec analogii. 8 lat temu, kiedy Platforma stwierdziła, że nie podobają im się rządy PiS-u, powołali Komitet Obrony Demokracji pod wodzą tego menela alimenciarza pijącego najtańsze piwo Mateusza Kijowskiego. I teraz mamy powtórkę z historii, ponieważ PiS powołuje, uwaga, Komitet Obrony Więźniów Politycznych. I otwarte pozostaje jedynie pytanie, kto będzie nowym Kijowskim PiS-u? Powiedziałem wam, co się wydarzyło, a teraz przejdę do drugiej części. Jak doszło do tego, że to się wydarzyło? Na czym polega istota sporu pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym? Kto w tym sporze ma rację i co należy na ten temat myśleć? Od razu ostrzegam, że ta sprawa jest niezwykle skomplikowana. I to nie jest takie zwykłe, niezwykle skomplikowane, tylko to jest naprawdę niezwykle skomplikowane. Jak czytam wypowiedzi różnych profesorów prawa, uznanych, załóżmy, autorytetów prawniczych, to oni sami przyznają, że ta sprawa jest skomplikowana. Co więcej, mamy profesorów prawa twierdzących jedno i profesorów prawa twierdzących drugie. Na kim my jesteśmy w porównaniu do tych wszystkich profesorów prawa, więc ostrzegam, że sprawa jest skomplikowana, trudna, wielowątkowa, więc jeżeli ktoś nie ma do tego głowy, to niech teraz wyłącza. Całą resztę zapraszam do wysłuchania tej naprawdę trudnej i skomplikowanej historii. Wszystko zaczęło się jeszcze kilkanaście lat temu, za pierwszych rządów PiS-u. To wtedy CBA organizowało nielegalną prowokację przeciwko koalicjantowi PiS-u, czyli Andrzejowi Leperowi, i próbowali go wrobić w tak zwaną aferę gruntową. Sprawa się wdała, rypła i w marcu 2015 roku Kamiński oraz Wąsik zostali skazani na 2 lata pozbawienia wolności oraz 10 lat utraty praw. A czemu są w różnych więzieniach? To był marzec 2015. Parę miesięcy później, najpierw były wybory prezydenckie, które wygrał Andrzej Duda, a zaraz potem były wybory parlamentarne. Jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobił wtedy prezydent Andrzej Duda, było ułaskawienie Wąsika oraz Kamińskiego, zanim zapadł prawomocny wyrok w ich sprawie. I czemu on to zrobił? Czemu on nie czekał na to, aż wyrok się uprawomocni? Nie czekał, ponieważ chciał, żeby obydwaj dalej mogli być posłami. Gdyby najpierw ten wyrok się uprawomocnił w drugiej instancji, a dopiero potem zostaliby ułaskawieni, to do więzienia by oczywiście nie trafili, natomiast nie mogli dalej być posłami. Stąd prezydent ich ułaskawił. No i pojawiło się pytanie, czy on miał prawo ich ułaskawić. Wiosną 2016 roku postępowanie zostało umorzone w apelacji. Natomiast rodzina Andrzeja Lepera wniosła od tego postanowienia kasację do Sądu Najwyższego, uważając, że prezydent nie miał prawa ich ułaskawić przed wyrokiem skazującym prawomocnym.
Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego i trzech sędziów przydzielonych tej sprawie sądu zaczęło się zastanawiać, że to w sumie nie jest takie proste, że nie jest to zupełnie oczywiste, czy prezydent miał do tego prawo, czy nie miał do tego prawa. W związku z czym nie wiadomo, czy to postępowanie można kontynuować, czy też nie. No, sędziowie się podrapali w głowę, stwierdzili, że to jest trudne i poprosili o uchwałę 7 sędziów Sądu Najwyższego, która rozstrzygnie to zagadnienie prawne, czy prezydent może tak bardzo rozszerzać prawo łaski, czy też go nie może. Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego została wydana w maju 2017 roku. I zgodnie z tą uchwałą prawo łaski jest przyznawane tylko i wyłącznie osobom skazanym. To znaczy prezydent nie ma prawa zastosować prawa łaski, zanim nie dojdzie do prawomocnego skazania. A jeżeli jakiś prezydent mimo wszystko wyda takie postanowienie o ułaskawieniu, to ono nie będzie wiążące, to znaczy nie będzie miało żadnych skutków prawnych i postępowanie dalej powinno się toczyć. I to mamy uchwałę 7 sędziów Sądu Najwyższego. Co do zasady, taka uchwała jest niezwykle ważna. Za bardzo się z nią nie spiera, nie bardzo się z nią dyskutuje. Ona po prostu jest, ponieważ wierzymy, że największe nasze autorytety prawnicze bardzo się do tej sprawy przyłożyły. A zadanie mieli naprawdę ciężkie, ponieważ wszystko opiera się o bardzo krótki artykuł 139 naszej Konstytucji, który mówi: prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu. I tylko tyle. Tam nie jest napisane, kiedy może zastosować to prawo łaski, co ono oznacza. Mamy w zasadzie dwa zdania w artykule 139. Dla kontekstu warto zaznaczyć, że do tego momentu ułaskawionych zostało ponad 7 tysięcy osób przez prezydenta Komorowskiego, Kwaśniewskiego, Kaczyńskiego czy Dudę. Ten ostatni chyba najmniej ich ułaskawił. Na te 7 tysięcy osób wszystkie ułaskawienia były dopiero po prawomocnym skazaniu. To był pierwszy taki przypadek, że prezydent chciał kogoś koniecznie ułaskawić przed prawomocnym skazaniem. Co więcej, jak spojrzymy na tradycję prawa łaski, chociażby w dwudziestoleciu międzywojennym, to tam wprost w przepisach było napisane, że ułaskawić można tylko... tylko i wyłącznie kogoś, kto został wcześniej prawomocnie skazany. Stąd ta uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego ma pewne poparcie w naszej tradycji, a co dużo ważniejsze... Radomy odbywa karę szef grupy gruzińskiej z Ożarowa, któremu Kamiński podpisał deportację dla całej rodziny. Okej. A to jest coś złego czy co? Bo ja nie wiem. Ma olbrzymie poparcie w środowisku prawniczym. Znaczy, zdania tam są podzielone. Dalej są prawnicy, którzy uważają, że ta uchwała jest błędna, ale warto zaznaczyć, że zdecydowana większość prawników zgadza się z taką interpretacją prawa łaski. Czyli mamy maj 2017 roku, uchwałę 7 sędziów Sądu Najwyższego, zgodnie z którą Wąsik z Kamińskim wcale nie zostali ułaskawieni i postępowanie względem nich może się dalej toczyć. Wtedy w PiS-ie zorientowali się, co się dzieje i zaczęli próbować przeciwdziałać. Marszałek Sejmu, wtedy Kuchciński... A to niełatwiej było, żeby w apelacji, kurwa, poprosić sędziego, żeby im dali zawiasy, kurwa? Wnioskował do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Sądem Najwyższym a prezydentem. Pytanie było takie, czy Sąd Najwyższy ma prawo wchodzić tutaj w kompetencje prezydenta i stwierdzić, kto jest, a kto nie jest ułaskawiony, czy też może prezydent każdego może ułaskawić i nikomu nic do tego. Ponieważ pojawił się ten spór kompetencyjny, chociaż to można mieć wątpliwości, czy on rzeczywiście zaistniał, czy był tylko i wyłącznie wytrychem służącym do tego, żeby sprawą zajął się Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy musiał zawiesić postępowanie. W międzyczasie PiS zaczął kolejne numery. Zbigniew Ziobro skierował do Trybunału Konstytucyjnego zapytanie, czy przepisy kodeksu postępowania karnego są oby na pewno zgodne z konstytucją. I Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 17 lipca 2018 roku stwierdził, że w KPK nie ma przepisów o tym, że nie wolno wszczynać postępowania po tym, jak już zostało wydane akt abolicji indywidualnej.
Co to oznacza? Że Trybunał Konstytucyjny, teraz to jest niezwykle ważne, w składzie bez dublerów, czyli w składzie, który powinien być uznawany przez wszystkie strony tego sporu, uznał, że to jest problem z KPK, ponieważ nie jest on dostosowany do istnienia przepisów o abolicji indywidualnej. Czyli jeżeli prezydent ma prawo do abolicji indywidualnej, co to jest, to zaraz powiem, bo to też jest bardzo ciekawe, to KPK powinien być uzupełniony o przepisy, które wtedy wyłączają możliwość wszczęcia takiego postępowania albo zmuszają do umorzenia takiego postępowania. 2018 rok. Trybunał Konstytucyjny bez dublerów mówi, że te przepisy powinny się tam pojawić. I teraz pytanie. To czemu PiS, mając na to prawie 5 lat, nie wprowadził danych przepisów do KPK? Gdyby to zrobili, gdyby w KPK pojawiły się przepisy mówiące o tym, że jeżeli doszło do abolicji indywidualnej, to postępowanie się umarza lub się nie wszczyna takiego postępowania, to sprawa byłaby czysta. Ale PiS tego nie zrobił, nie wiem, nie chciało i im się zapomnieli o sprawie, mieli ważniejsze rzeczy na głowie, dostali wyrok Trybunału Konstytucyjnego, że jakichś przepisów brakuje. Z byłego ochroniarza wpisałem tak, że chodnika, jak... Wiecie, o co chodzi, to wiecie, że zawsze jest podpięty. Dzięki, Grio. I nic kompletnie z tym nie zrobili. To był pierwszy wyrok TK z 18 roku. Zaraz potem, 26 czerwca 2019 roku, mieliśmy drugi wyrok Trybunału Konstytucyjnego, również w składzie bez dublerów, czyli ten wyrok powinien być uznawany, zgodnie z którym, jeżeli doszło do ułaskawienia, to po tym ułaskawieniu kasacja do Sądu Najwyższego jest już niemożliwa. Czyli ten Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy, na mocy których doszło do kasacji w sprawie Wąsika i Kamińskiego do Sądu Najwyższego, są po prostu niekonstytucyjne, bo są sprzeczne z konstytucyjnym prawem łaski. A teraz dobrze się skupcie, bo będzie zdecydowanie najtrudniejsza część. Mamy uchwałę 7 sędziów Sądu Najwyższego oraz dwa... Dzięki Nefre za słupka tutaj podarowanego. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego w składzie bez dublerów, czyli powinny być przez wszystkich uznawane. To dlaczego Sąd Najwyższy nie bardzo chce stosować się do tych wyroków Trybunału Konstytucyjnego? Ano dlatego, że obydwa niestety nie są do końca precyzyjne i nie tłumaczą tak naprawdę, jak należy rozumieć ten artykuł 139 naszej Konstytucji. Otóż trzeba wiedzieć, że w Dzienniku Ustaw drukowana jest tylko sentencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To, co jest w uzasadnieniu, oczywiście jest ważne, ale kluczowe, najważniejsza jest sentencja wyroku, czyli co jest konstytucyjne, co nie jest konstytucyjne i jak te dwie sentencje brzmiały. A w sentencji wyroku z 2019 roku było tylko to, że nie wolno wszczynać kasacji po ułaskawieniu. Natomiast nie było słowa o tym, kiedy dochodzi do tego ułaskawienia. Czy ono może być przed prawomocnym skazaniem, czy to musi być... Dzięki, Nefre. Dziękuję. Dopiero po prawomocnym skazaniu, czyli te dwa wyroki nie były w tej sprawie w żaden sposób rozstrzygające. No dobra, czym jest abolicja indywidualna i czym różni się od ułaskawienia? Abolicja indywidualna jest uwolnieniem od wszelkich konsekwencji związanych z popełnieniem czynu zabronionego bez żadnych ograniczeń czasowych. To znaczy można dokonać tej abolicji przed prawomocnym wyrokiem albo w trakcie postępowania pierwszej instancji, w ogóle przed wniesieniem aktu oskarżenia, a w teorii, skoro bez ograniczeń czasowych, to nawet przed popełnieniem danego czynu zabronionego. Natomiast ułaskawienie jest uwolnieniem danej osoby prawomocnie skazanej od konsekwencji tego wyroku skazującego. Czyli te dwie rzeczy się znacząco różnią. Prawo łaski i ułaskawienie jest znacznie węższe od abolicji indywidualnej. I teraz główne pytanie jest takie, czy w polskiej konstytucji mamy do czynienia z abolicją indywidualną, czy też z ułaskawieniem. I to jest istota sporu. Czy prezydent ma prawo łaski, czy prawo do abolicji indywidualnej? Sąd Najwyższy chciałby, żeby miał prawo łaski, to znaczy, żeby nie traktować... Dzięki za słupka. ...tego rozszerzająco i żeby nie mógł dokonywać abolicji na osobach jeszcze zupełnie niewinnych, a Trybunał Konstytucyjny wyraził się w tej sprawie zupełnie niejasno. I to był rok 2019. Rafał gra czy nie? Dobre 4 lata nic w tej sprawie się nie wydarzyło, to znaczy postępowanie przed SN-em dalej było zawieszone, ponieważ Trybunał Konstytucyjny przez te wszystkie lata nie znalazł czasu, taki był zarobiony, na to, żeby zająć się tym rzekomym sporem kompetencyjnym między prezydentem a Sądem Najwyższym. I tak dochodzimy do 2023 roku, ponieważ przez te wszystkie lata Trybunał Konstytucyjny nie znalazł czasu na to, żeby zająć się tą sprawą. Strasznie był zarobiony, tyle mieli na głowie i chyba zapomnieli o
całym problemie. No ale Sąd Najwyższy nie zapomniał i tam stracili trochę cierpliwość do Trybunału Konstytucyjnego i stwierdzili, że sobie tą sprawę odwieszą i dalej będą z nią działać, no bo nie ma co czekać na Trybunał Konstytucyjny. Gdy tylko w Trybunale o tym usłyszeli, stwierdzili, że dobra, teraz to już trzeba wziąć się do roboty i 2 czerwca 2023 roku na 4 dni przed terminem, kiedy sprawą znowu miał się zająć Sąd Najwyższy, wydali wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym artykuł 139 trzeba traktować jako abolicję indywidualną, a nie jako prawo łaski. Trybunał Konstytucyjny, pomimo dwóch zdań odrębnych, stwierdził wprost, że prezydent ma prawo do abolicji indywidualnej i może ułaskawić każdego bez żadnych ograniczeń. Co więcej, nikt nie ma prawa tego, kontrolować. Co to oznacza? Dzięki za słupka. Że według Trybunału Konstytucyjnego prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może każdego uwolnić od każdej odpowiedzialności za wszystko. To znaczy ma prawo przyznać taką licencję na zabijanie. Ma prawo powiedzieć komuś, a ty od tej chwili możesz strzelać do każdego bez absolutnie żadnych konsekwencji, żaden sąd się tobą nie może zająć. Takie właśnie uprawnienia ma według Trybunału Konstytucyjnego prezydent Andrzej Duda oraz każdy kolejny prezydent. A to ułaskawiają kogoś w konkretnej sprawie, czy po prostu on jest niewinny? Wtedy wydarzyło się coś dziwnego. Czyli mieliśmy już wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca. Dzięki Nefre za podpięcie. Mówiący wprost, bo poprzednie wyroki były w tej sprawie nieprecyzyjne, ale ten wyrok mówi wprost. A mimo to 4 dni później Sąd Najwyższy stwierdził, że żaden Trybunał Konstytucyjny nie będzie mu do garnka. A ile to trwa? Ile oni se posiedzą tak jeszcze, tak szczerze? Zaglądał, że to jest jego sprawa, że Trybunał nie powinien się tym zajmować. I tu przyznaję, że nie do końca rozumiem, dlaczego Sąd Najwyższy stwierdza, że Trybunał Konstytucyjny nie może sobie wydać takiego wyroku, jak należy rozumieć Konstytucję. Sąd Najwyższy w końcu uznał, że nie interesuje go zdanie Trybunału Konstytucyjnego, nie bardzo jest zainteresowany opinią Trybunału. Nie bardzo zainteresowany wyrokiem Trybunału i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd apelacyjny. No i 20 grudnia 2023 roku tenże sąd stwierdził prawomocnie, że Wąsik oraz Kamiński są skazani na 2 lata bezwzględnego więzienia za udział w aferze gruntowej sprzed kilkunastu lat. I wtedy sprawa na chwilę z tego etapu sądowego przeszła na etap polityczny, ponieważ już dzień później, 21 grudnia, marszałek Sejmu Szymon Hołownia postanowił o wygaśnięciu mandatów Wąsika oraz Kamińskiego. Pamiętam, że siedziałem wtedy w Sejmie i ku mojemu zdziwieniu patrzę, że na salę wchodzi Wąsik oraz Kamiński. Nie bardzo rozumiałem, o co chodzi, bo skoro chwilę wcześniej marszałek Hołownia stwierdził, że ci dwaj panowie nie są już posłami, to co oni robią na sali plenarnej i czemu oni biorą udział w głosowaniach i czemu głosują? Otóż okazało się, że marszałek Hołownia jest wybitnie niekonsekwentny. To znaczy najpierw stwierdził, że oni nie są posłami, potem stwierdził, że przecież mają prawo do odwołania się do Sądu Najwyższego, który oceni, czy postanowienie marszałka Hołowni było właściwe, czy też było... Dzięki Nefre. Niewłaściwe, więc on im... pozwoli, nie wiadomo na podstawie absolutnie jakich przepisów, że będą sobie dalej głosować. Więc oni przyszli i sobie dalej głosowali. I wtedy zaczyna się już prawdziwy cyrk. Obaj posłowie odwołują się do Sądu Najwyższego, który ma stwierdzić, czy ich mandaty rzeczywiście wygasły, czy też nie wygasły. W międzyczasie tą samą sprawę do Sądu Najwyższego kieruje marszałek Hołownia, ale nie na adres Sądu Najwyższego, tylko wybiera sobie specjalną izbę, to znaczy Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i jeszcze mówi, którzy sędziowie tam powinni być do tej sprawy przydzieleni, a którzy nie powinni być przydzieleni. No mam wrażenie, że w tym momencie to jakiś sufit spadł na głowę Hołowni, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś kierował, nie wiem, jakiekolwiek pismo do sądu, skargę, czy wniosek, czy cokolwiek innego i sobie wybierał, który sędzia ma to rozpatrzyć, albo która komórka organizacyjna sądu ma się tym zająć. Przecież to jest wewnętrzna sprawa sądu, to w sądzie decydują, która sprawa ma gdzie trafić, to nie jest zadanie marszałka Hołowni. I wtedy zaczęło się robić dziwnie.
Sądzie Najwyższym mamy coś takiego jak Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. I z tą izbą jest taki problem, że niektórzy twierdzą, że ona jest sądem, bo jest częścią Sądu Najwyższego, a inni twierdzą, że ona nie jest sądem. Więc ta izba, która według jednych jest sądem, a według drugich nie jest sądem, wydała postanowienie, że postanowienie marszałka Hołowni jest nielegalne i że oni dalej są posłami. Natomiast parę dni później, to znaczy chyba wczoraj, czy nawet dzisiaj rano, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydała postanowienie, że tamta izba wcale nie jest izbą sądu, bo w ogóle nie jest sądem, natomiast mandaty Wąsika i Kamińskiego wygasają. Mamy więc dwie izby w Sądzie Najwyższym, z których jedna nie uznaje drugiej i jedna twierdzi, że ci dwaj są posłami, a druga twierdzi, że ci dwaj nie są posłami. I to jest twierdzone powagą Sądu Najwyższego. A żeby było śmieszniej, to ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która nie jest sądem i nie ma prawa stwierdzić, że ci dwaj są dalej posłami lub że nie są dalej posłami, dosłownie na dniach, zdaje się jutro, będzie stwierdzać ważność wyborów w Polsce. I jeżeli stwierdzi, że te wybory są ważne, no to obecny Sejm jest ważny, ten obecny rząd jest ważny, wszystko wydarzyło się dobrze, a jeżeli stwierdzi, że wybory były nieważne, to nie ma ani Sejmu, ani rządu, nic tak naprawdę nie ma. I teraz pytanie, jakim cudem ktokolwiek ma prawo uważać, że ta izba nie jest sądem w sprawie Wąsika i Kamińskiego? Nic nie rozumiem, stary, ja ci to narysuję, zobacz. Bo może jesteś głupi. Tu jest Sąd Najwyższy i ma dwie izby. Znaczy pewnie ma więcej tych izb, ale są dwie. Tu jest jedna i tu jest druga. Tu jest Hołownia. A tu jest Kamiński i Wąsik. I oni pismo tutaj rzucili. A, Hołownia powiedział tak. Nie jesteście posłami. Oni pytamy Sądu Najwyższego. I on też zapytał Sądu Najwyższego. I ci powiedzieli, że są. A ci powiedzieli, że nie są. I jeszcze ci powiedzieli, że to w ogóle sąd nie jest. A ci jutro będą, czy tam pojutrze będą ogłaszać ważność albo nieważność wyborów. No to skoro nie mają kompetencji do tego, czy uznać, czy ktoś jest posłem, czy nie jest posłem, jakie kompetencje mają, żeby uznać, czy wybory były legalne, czy nie. I pewnie za chwilę to powie, tak myślę. Ale równocześnie jest sądem w sprawie Sejmu oraz w konsekwencji rządu. Bo jeżeli uznamy, że oni nie są sądem, to nie mają prawa stwierdzić, że wybory są ważne. Natomiast jak rozumiem, obecna koalicja rządowa wolałaby, żeby te wybory jednak były ważne, bo w końcu je sama wygrała. Mamy więc 10 stycznia 2024 roku i jesteśmy w sytuacji, w której absolutnie nic nie wiemy. Nie wiemy, czy w tej sprawie rację ma Trybunał Konstytucyjny, czy mówiący coś zupełnie innego Sąd Najwyższy. Nie wiemy, czy Wąsik z Kamińskim są posłami, czy też nie są posłami. Nawet nie wiemy, czy oni są skazani, czy też może są ułaskawieni. Nie wiemy, który Sąd Najwyższy jest prawdziwy, bo mamy konkurencyjne izby Sądu Najwyższego mówiące dwie zupełnie inne rzeczy. Co więcej, nie wiemy, kto w tym momencie rozstrzyga spór pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym, a Sądem Najwyższym, bo ewidentnie te dwa dosyć chyba ważne instytucje polskiego sądownictwa. Nowa władza uznaje tylko to, co chce uznawać, a mieli być praworządni i konstytucyjni tfu. Powiem tak, tak ogólnie, to wam, pisowcom, dobrze tak, nie? Z jednej strony, to kurwa dobrze wam, tak. Bo wy się, kurwa, posuwaliście do takich rzeczy, że człowiek się, kurwa, jeden z drugim za głowę łapał. Ale z drugiej strony niedobrze, że oni robią to samo. Bo to jest, kurwa, państwo, a nie kłótnia w klasie i robienie sobie na złość na przerwie. Więc nie jest to poważne, ale jakikolwiek pisowiec pierdolący, o kurwa, oni niepraworządni są, to powinien się w łeb po prostu pierdolnąć, nie? No. Mają na pewien ważny fragment rzeczywistości zupełnie różne zdanie i się wzajemnie w ogóle nie słuchają.
stoimy w tym momencie na progu olbrzymiego kryzysu, w którym nasze państwo jest podzielone na dwa obozy i jedni drugich w ogóle nie uznają, jedni drugich w ogóle nie słuchają, nie chcą z nimi rozmawiać, upierają się, że tylko oni mają rację i że prawda absolutnie nie może leżeć gdzieś po środku, albo w której sprawie ci drudzy absolutnie nie mają prawa mieć racji, bo racja tylko jest moja, moja jest najmojsza i tylko ja mam rację w każdej sprawie, a sądy tych drugich to w ogóle nie mają nic do powiedzenia, bo prawdopodobnie nie są sądami. Jeżeli... Po prostu coś takiego, że przyganią kocioł garnkowi, nie? A ludzie patrzą, kurwa, i tak. Jak ktoś coś z tego ma, to mu nie przeszkadza. Jak już nie ma, albo nie ma, to mu przeszkadza. I tak się kręci ten kurwidołek. Ja bym coś powiedział, kurwa, ale próbują mnie już do prokuratury, kurwa, zgłosić za te słowa. A to było, kurwa, kiedyś. I muszę uważać. Jeżeli są sądami, to w ogóle nie należy się ich słuchać. Tyle się nasłuchaliśmy o tym, że za 8 lat rządów PiSu nie mamy praworządności, że mamy bałagan, że te instytucje nie działają, bo czy mamy pierwsze tygodnie nowego rządu i jest jeszcze gorzej. Przecież zaczęło się od tego, że praworządność w TVP to zaczęli przywracać za pomocą tego, że oni mieli swoich ochroniarzy i wbili z tymi ochroniarzami i przejęli TVP zupełnie nielegalnie, na co dzisiaj mamy postanowienie z KRS-u. Podobnie mieli jakiegoś notariusza, który strasznie szybko był w stanie czytać te akty notarialne, dlatego jeszcze przed północą zdążyli zaraz po tej uchwale sejmowej przejąć TVP, a teraz to się w ogóle okazuje, że tego Wąsika i z Kamińskim to udało się aresztować tylko dlatego, że akurat pewien usłużny kierowca autobusu miejskiego wiedział, w którym momencie samochód powinien mu przestać działać i akurat zatarasować drogę prezydentowi Andrzejowi Dudzie. To nie jest żadna praworządność, jeżeli o tym, kto rządzi daną instytucją, nie decyduje.